Gramy filmik dla tych, którzy tęsknieni są za rzepką. Co to za hałas? Co tam się stało? Kotek ciekawy, nie? Tam się toczy życie, chodzą pieski. Tak, a tu siedzi taki więzień zamknięty. Ona by już chciała z nami tam pochodzić. Ja bym ją puściła, gdybym mogła. Chociaż nie wiem, jak to by było. Nie wiem, bo do piesków też na początek tak wystartowała. No moja kochana, moja. Moja kochana. No tak. Wszystkie filmiki takie same, no bo co z takim miziolstwem robić? Ona jest taka towarzyska, taka kochana. Zaraz będzie mi na pewno towarzyszyć jak piesek we wszystkim, tak? Czekaj, zaraz pokażemy, jak ty mi towarzyszysz. No, to guptasku mój mały, chodź, pójdziemy, zmienimy ci wodę. Zobacz, weźmiemy tą wodę i weźmiemy tą wodę. O, tak za mną chodzi koteczek. Tę wodę i tak zmienimy ci wodę. Świeżutka. Ja tutaj damy drugą wodę. Chcesz jedzonko? Tak? Dać ci jedzonko świeże? Dobrze. Już ci daję. Poczekaj. Proszę, tu masz. Chodź. Chodź, kochanie. No proszę. Tu masz resztkę tej galaretki. Może ci wystarczy, co? Piseczki umyte, teraz zabierzemy się za kuwetki i troszkę za jakieś tutaj, zamiatanie. Wcina koteczek? Troszkę wcina. Teraz ma Kiciunia straszne luksusy, bo aż trzy kuwety. Trzy kuwety ma, tak? Ale korzysta przeważnie z dwóch. Kotki lubią mieć czyściutko, także lubią mieć kuwetki do wyboru. No ale nie mogą mieć tylu kuwet w naszych domach. Tak? Czekaj, kochanie, bo tu nic nie widać. Zobacz, jak ty mi towarzyszysz, to jest najważniejsze. Jak ty mi, kochanie, towarzyszysz, tak? Dupko moja, śliczna? Śliczna moja dupeczko. Taka, kochana kiciurka. A co tam? Pieska pozobaczyłaś? To niemożliwe. Chyba posłuchałaś tylko, że przyszedł, tak? Idziemy zobaczyć. Chodź, zobaczymy, czy jest jakiś piesek. No. Chodź, pójdziemy. Chodź, kochani, chodź. Chodź, pójdziemy zobaczyć. No jest tu fikunia. Chcę
chcesz zobaczyć Fifunię? Chodź, zobaczysz ją. Zobaczysz, no. Zatem będzie, zobacz, że jest Fifunia. Boisz się troszkę? No, ty jesteś odważny. O, widzisz, jest piesek. No to, troszkę kotek się nerwowo. Troszkę kotek się wkurzył. Taki kochany kotek, to zamkniemy. Żeby cię ta Fifunia nie denerwowała. Tak? No i ty piesku, ty też jesteś piesek. Tak, jesteś kotopies. No. To co, żegnamy się z ciotkami? Może jeszcze jakąś zabawę potem pokażemy, tak? Pa, 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 pa. Słynne ujęcie, rzepka kolankowa. O, rzepka kolankowa podgryza mi paluszki. Ła! Czekaj, bo spadniesz, Niunia. Oj. Niuńka, ty się tu odpychasz nóżkami i taka długa jesteś, slaśnie. Taki długi płoć. Patrzcie, jakie ona ma piękne oczy, a jaką ma piękną nogę. O, jaki ma piękny nos. Wszystko ma przepiękne. I ciotka musi mówić głupim głosem, prawda? No, bo ciotka dostaje zaraz szału z tej miłości do kotka. Oj, nie, nie, nie. Widzisz, jak ona jest mądra? Wystarczy zapiszczeć i koteczek już wie, że zabolało. Oczywiście to mnie tylko troszeczkę zabolało, troszeczkę. Ale tak się kotka też uczy, żeby nie przesadzał, bo on musi znać granice. Rozumie przecież normalny przekaz. Nawet od człowieka, że jak coś boli, to człowiek piszczy. Tylko nie trzeba udawać, czyli trzeba wprowadzać kotka w błąd, czyli jak nie boli, to piszczeć. Jak tylko dotknie, to piszczeć. Nie, trzeba dawać znać w zależności od tego, jak jest naprawdę. Jak się trochę poczuje, to trochę popiszczeć, tak? Jak mocniej, to mocniej. A jak nic, to nie. Bo po co kotka wprowadzać w błąd? On się uczy. To są mądre stworzonka. Takie mądre, że normalnie aż czasami trudno uwierzyć, jakie one są mądre, inteligentne. Jak dużo rozumieją. Muszę powiedzieć, że ta rzepka to dała mi bardzo dużo radości, bo to taki kotek jak marzenie po prostu. I żeby nie przedłużać, nie lać wody, to tym akcentem skończymy i życzymy wszystkim jeszcze raz bardzo miłego, pięknego dnia. Zobaczcie, jaki piękny dzień. Piękny. Tam budowa oczywiście pełną parą. Ciężarówki jeżdżą. Moje biedne, obcięte drzewko. Dalej jeszcze żyje i stanowi wspaniałe schronienie dla ptaszków. Te gałęzie są dla nich po prostu cudne do siadania. No i cóż. I tyle. Tak, żabciu, chodź. No, no. O, proszę. Jaki kotek młody. Jaki mały, jaki. Tu się chowa, zobacz. A, widzisz. No, tak. A tutaj zagląda. A tu, a tu. Co tam się dzieje? Chodzi Rafinka, może ty ją widzisz, nie? Pewnie tak.